Dzień dobry, ósme ćwiczenia C09 na 10-11 grudnia. Takie zadanie na tranzystor FET. Trzeba policzyć punkt pracy i parametry sygnałowe. To jest nudne strasznie zadanie, ale trzeba umieć je zrobić, bo czasami jest tak, że w realnym życiu to, co teraz zrobimy dla takiej idealnej w sumie sytuacji, kiedy tranzystor FET ma dane parametry, a nie w rozrzucie, to z powodu rozrzutu to, co teraz zrobimy, jeszcze trzeba by było uzupełnić o obliczenia tego, jak to się będzie zachowywało przy rozrzucie międzyegzemplarzowym, a jak mówiliśmy, ten rozrzut, chociaż skorelowany, to te dwa parametry mają skorelowany rozrzut, ale jest i tak bardzo duży i uciążliwy. Więc no musimy umieć to przejść, żeby choćby w ogóle zobaczyć, jak to się robi. To jest układ w polaryzacji, ten zwany auto plusem. Mówiliśmy o tym na wykładzie. A więc bramka jest spolaryzowana jakimś, ojej, bramka jest spolaryzowana jakimś przeważnie no, dużej wartości opornikiem RB, czyli tutaj mamy 0 V. Sprawdzamy, czy tranzystor przypadkiem, to jest pierwsza rzecz, którą musimy mieć zrobić, czy tranzystor przypadkiem nie da sobie otworzyć złącza, ale raczej nie, ponieważ jeżeli tutaj popłynie prąd, to tutaj może być, a popłynie jakiś, to tutaj może być potencjał tylko wyższy od zera, nigdy nie będzie 0, jeżeli RS nie jest 0. Więc ok, złącze bramka, kanał jest zatkane. No i możemy teraz się zastanawiać, jak teraz policzyć ten punkt pracy. Mam nadzieję, że przynajmniej podstawowa zasada bez liczenia jest widoczna. Tu jest 0, przepłynie jakiś prąd przez kanał i na RS odłoży jakiś spadek napięcia. O ten tutaj taki spadek odłoży. I nastąpi ustalenie punktu pracy takie, że to napięcie de facto, proszę zobaczyć, że to napięcie, które się odkłada na RS, co do wartości jest równe UGS, bo wprawdzie to jest napięcie dodatnie, ale UGS to jest napięcie między bramką a sourcem. W związku z tym no, to napięcie to jest tutaj jest 0, tutaj jest plus, więc UGS to jest minus to napięcie. I taka jest zasada punktu pracy, czyli to napięcie UGS, które tutaj się ustala, jest no, zgodne z tym prądem, który przepłynie przez kanał. Żeby to policzyć, musimy w ogóle no, najpierw założyć, przyjąć, że tranzystor będzie w zakresie pentodowym. Nie wiemy tego na początku, ale zakładamy, że zakres jest pentodowy. Nie wiem, dlaczego to piszę zielonym, ale niech będzie. No i cóż, mamy takie dane i to trzeba po prostu rozwiązać. Pierwsze, co musimy zrobić, to policzyć no, tę nieszczęsną. Ojej, już ten czarny mi się kończy. Wow, no dobra, jeszcze trochę nim będę musiał popisać. BT musimy policzyć. Beta to jest, przypominam i sam sobie też przypomnę, to jest IDSS przez UT kwadrat, tak? Czyli z tych dwóch parametrów możemy policzyć ten parametr, ten, który jest we wzorze na prąd ID. Musimy to wziąć z tego, co nam podaje producent, albo to, żeśmy sami zmierzyli, bo to te parametry albo bierzemy z katalogu, wtedy są z rozrzutem, albo je mierzymy. Tutaj zakładamy w tym zadaniu, że to jest sztuka zmierzona i znamy jej parametry. No dobrze, to w takim razie muszę ten flamaster chyba zamienić na niebieski, bo i tak wygląda jak czarny. No to jest 8 mA przez 3 V
minus 3 V, tak, żeby było super formalnie do kwadratu. I to będzie 0,89 miliampera na volt kwadrat. No taka dziwaczna jednostka, ale co poradzić. Jeżeli to jest zakres pentodowy, to prąd drenu opisywany jest takim równaniem, tu też wolę zerknąć, żeby się nie pomylić, chociaż wydaje mi się, że pamiętam. UGS odjąć UT, ale nie trzeba tego pamiętać, że nawet gdyby to były normalne czasy niepandemiczne, to nie uważam, żeby trzeba było te wzory pamiętać. Można mieć spokojnie, nie wiem, na kartce, gdziekolwiek. To jest taki wzór, który pomija upływność tego tranzystora, bo jeszcze tutaj jest to coś, co w bipolarnym opisujemy parametrem RCE, a w tranzystorze FET jest taki parametr równania, który się określa najczęściej, opisuje jako lambda i on stanowi informację, niesie informację o upływności źródła. Taki zapis sugeruje, że to jest źródło prądowe idealne. Ono nie jest oczywiście idealne, ale pominiemy to, żeby sobie nie robić nadmiernego kłopotu. Po prostu zaznaczam, że gdybyście szukali wzoru, patrzyli na wzory, które są w literaturze, żebyście się nie zdziwili, że tutaj się pojawi jeszcze lambda, to jest parametr opisujący upływność. No i dobra, i teraz musimy skorzystać z tego, co powiedziałem już wcześniej. US, potencjał source'a, to jest ID razy RS. A to oznacza, że UGS jest właśnie temu równe, tylko z przeciwnym znakiem. Tak jest. W związku z tym teraz można zapisać to równanie. No, bo w tym równaniu mamy w tej chwili tak na pierwszy rzut oka, na pierwsze podejście dwie niewiadome. Nie znamy ani ID, ani UGS-a, ale jeżeli mamy to równanie, to możemy jedną z tych zmiennych zamienić tak, żeby to było równanie to z jedną zmienną i możemy z tego wyciągnąć na przykład UGS-a. Dobrze kombinuję. A nie. Bo to można zrobić na dwa sposoby, ale wygodniejsze jest zastąpienie ID. Czyli ID jest minus UGS przez RS. O. W ten sposób z tego równania bierzemy taką zależność, czyli ID uzależniamy od napięcia tego na zielono tutaj przez RS i to jest ten sam prąd. Tutaj nawet nie trzeba kombinować z prądem bazy, bo nie ma prądu bazy, nie ma prądu bramki, te prądy są w zasadzie identyczne. No i w ten sposób, mając to, możemy zapisać równanie kwadratowe już kompletne. Najpierw zapiszę to, żeby była tutaj ta kolejność tych równań. Minus UGS przez RS równa się beta UGS minus UT i to do kwadratu. To jest równanie już z jedną kwadratowe, ale z jedną niewiadomą, bo to jest znane, jest to parametr podany z układu RS. Beta jest policzona, UT jest dane, no i niewiadomą jest UGS, to jest X tego równania. I cholera, jest tak mało miejsca, że można się zabić ręką własną. I no to jeszcze chyba spróbuję zapisać tutaj na samym dole.
równanie w postaci kanonicznego tego trójmianu kwadratowego wyglądać będzie tak. Postać, o ile dobrze pamiętam, to się nazywa postać kanoniczna trójmianu, czyli tu równanie kwadratowe, czynnik z kwadratem, liniowy i czynnik stały, składnik w zasadzie, to wszystko się równa 0 i to już jest coś, z czego można policzyć delta i 2x. I to zakładam, że to umiecie, ja już nie pamiętam, ale mam odpowiednie wzory w komputerze. I w każdym razie nie zajmujemy się tutaj przypominaniem matematyki, tylko elektroniką. To jest kawałek matematyki, który musimy przejść, robiąc to. Nie ma tutaj specjalnie innego sposobu na ten układ. I bierzemy wyniki z operacji matematycznej. Na chwilę się musimy przełączyć na matematykę. No i jak dobrze wiecie, rozwiązaniem takiego równania, i tutaj będziemy musieli wrócić już do elektroniki, na szczęście, są dwa x, czyli UGS1 równa się, wychodzą dwa x z tego równania. 7 i 13 volta minus 7 i 13 volta i UGS2 równa się minus 1 i 26 volta. Tak. I tu z powrotem musimy się stać elektronikami, bo z matematycznego punktu widzenia oba rozwiązania są ważne i dobre, ale no, chwila zastanowienia, które z tych rozwiązań, które z tych x-ów jest dla nas użyteczne, a które nie. Napięcie zatkania to jest minus 3 V. Więc gdyby napięcie UGS to wyszło 7 V, to znaczyłoby, że przez tranzystor w ogóle prąd nie płynie, bo bylibyśmy... Przypominam, jak wygląda ta charakterystyka. UGS na osi poziomej i D na osi pionowej to jest UT i tu w naszym przypadku jest minus 3 V, a minus 7 jest gdzieś tutaj, więc to jest wewnętrzna sprzeczność. Gdyby było minus 7, to tranzystor by w ogóle nie przewodził, napięcie na RS-ie byłoby 0, bo jak nie przewodzi, w związku z tym jakby było 0, to by właśnie powinien przewodzić, bo niby czemu miałby być zatkany, więc ten wynik nas nie obowiązuje. Przypominam, że to co my liczymy, to jest parabola, o ta, której tutaj jest tylko fragment. W tej charakterystyce tranzystora FET kawałek charakterystyki jest parabolą opisywaną takim równaniem. I gdzieś jest jeden pierwiastek i gdzieś jest drugi pierwiastek.
Gdyby to była pełna parabola, no to oba pierwiastki byłyby prawidłowe, ale ponieważ to jest tylko kawałek paraboli, no to siłą rzeczy my musimy być gdzieś w tym zakresie, czyli musimy mieć UGS-y wyższe niż minus 3 V, bo inaczej tranzystor byłby zatkany. No i tyle, to właściwie jest już prawie rozwiązane. Na tej podstawie można wyliczyć ID albo w taki sposób, albo w taki sposób. Mam nadzieję, że wybralibyście tak jak ja ten sposób, bo jest trochę łatwiejszy obliczeniowo. Czyli ID to jest co do wartości bezwzględnej, właściwie to jest to minus 1,26 V. Tu wywalę ten minus, bo chyba wiadomo o co chodzi, przez 470 ohmów. I to jest. O, ile mi tu wyszło? Dwa i 68 miliampera. I to jest wynik. Sprawdzamy, czy on ma sens jakiś. Patrzymy, jaki jest IDSS. IDSS jest 8 V, tutaj wyszło nam 2,68, więc tu jest 8 V w tym miejscu, a my jesteśmy gdzieś tutaj, około 3 mA, więc no to ma sens. To znaczy, że jesteśmy tutaj właśnie na 2,68, przepraszam, 8 tutaj miliamperów z tej ciasnoty po prostu. Głowa mi się buntuje. 2,68 mA, a tutaj jest minus 1,26 V. O, w tym punkcie jesteśmy. Czyli pod tym względem się zgadza. I teraz musimy sprawdzić, czy założenie o pentodowości jest poprawne, bo założyliśmy, żeby móc w ogóle zacząć coś liczyć, że to jest zakres pentodowy. Notabene, gdyby to był zakres triodowy, wyszedłby... To jest słaby wzmacniacz, a w zakresie... Zaraz będziemy to jakby sprawdzać, jak słaby. A w zakresie triodowym byłby jeszcze... Miałby szansę wzmacniania, ale by był naprawdę już bardzo, bardzo słabym wzmacniaczem. Więc no, miejmy nadzieję, że to jednak jest zakres pentodowy. No i teraz musimy to sprawdzić. Muszę zetrzeć to wyprowadzenie, bo po prostu już nie ma gdzie się poruszać. Sprawdzamy, czy to jest zakres pentodowy. Żeby to sprawdzić, musimy stwierdzić, pokazywałem Wam, jak to się robi w najprostszy sposób. Między bramką a drenem musi być napięcie nie mniejsze, co do wartości bezwzględnej, niż UT. UT jest 3 V i żeby teraz to sprawdzić, musimy stwierdzić, tutaj mamy 20 V, na RD odkłada się, sprawdźmy, jak jest URD, czyli ile się odkłada, to jest 2,68 mA razy 3 kilo. I to się równa, zaraz zobaczymy ile, 8 V. Dobrze, na pewno. No tak. To w takim razie napięcie na drenie to jest 20 V. Odjąć spadek na RD, no to to jest 12 V. A jeżeli tak, to mamy z całą pewnością zakres pentodowy, bo tu jest 0 V, a tu jest aż 12. Jest wyraźnie to więcej niż 3 V, niż plus 3 V. Więc tak, to jest zakres pentodowy. To założenie jest dużym zapasem spełnione. OK, i to jest koniec tego liczenia, czyli jak widać po drodze po prostu trzeba wpaść na jedną rzecz
obwodową, czyli że prąd drenu odkłada na RS-ie de facto wartość UGS-a tylko z minusem i wprowadzić do równania opisującego prąd drenu właśnie no, tę zależność, czyli coś, co pozwoli nam połączyć prąd drenu z napięciem UGS, a potem trzeba rozwiązać równanie kwadratowe, które nam pozwoli albo wyliczyć UGS-a, albo wyliczyć ID, zdaje się, już nie pamiętam tego, ale chyba wyliczanie UGS-a jako tego X-a jest łatwiejsze niż przyjęcie, że zamieniamy UGS-a na zależne od ID, ale nie jestem tego w tej chwili pewien. No dobrze, ale teraz jak już to mamy, tak na wszelki wypadek punkt pracy, jeszcze punkt pracy, formalnie to jest zawsze dla bipolarnego taki szkolnie ujęty punkt pracy, to są dwie liczby UCE dla bipolarnego, UCE i C, a tutaj oczywiście to samo, czyli napięcie UDS. Ile jest UDS i jakie jest ID? No, ID już mamy, a UDS to jest 12 V. I tak samo, ponieważ to jest źródło prądowe, to napięcie, bardzo wielu ludzi ma z tym problem w bipolarnym i przez to też również tak samo jest z FET-em. Napięcie między elektrodami tymi kolektor, emiter albo dren, source nie jest ustalone przez tranzystor, tylko przez prąd tego tranzystora i napięcia zewnętrzne. Więc nie możemy tego samego tranzystora wyciągnąć, bo tranzystor ustala tylko prąd, w tym wypadku prąd drenu. Więc żeby móc to policzyć, musimy dokonać takiej operacji. To jest 12 V na kolektorze, na source wyszło nam 1,26 V, to jest ten właśnie wynik, bo UGS jest, jeszcze raz przypominam, ujemną, odwróconą, ujemną wartością tego, co się odkłada na RS-ie. No, w związku z tym to jest, ile to tam wychodzi, 10,7 V. No i policzony mamy w takim razie punkt pracy. To są te dwie wartości. I na tej podstawie, jak już mamy punkt pracy, zwłaszcza mamy ID, to możemy policzyć parametry sygnałowe. UDS jest nam tak naprawdę potrzebne do tego, żeby móc stwierdzić, czy UDS, czy potencjał drenu w tym wypadku, jest nam potrzebne głównie do tego, żeby stwierdzić, że ten tranzystor jest we właściwym zakresie, czyli pentodowym. Ale poza tym z UDS-a nic więcej nie wynika. Jak i w bipolarnym, główne parametry wynikają z prądu drenu. No i tak samo jak w bipolarnym mamy GMA, to tutaj też mamy GMA, tylko inaczej się go liczy. GM to jest 2 beta... UGS odjąciu T dla tego punktu pracy mamy UGS właśnie takie. Betę mamy zmazałem, ale beta jest, ile tam, 0,89 mA na volt kwadrat. No i to wychodzi, sprawdźcie mnie później, 3,1 milisiemensa. Dobra, no to możemy policzyć wzmocnienie, bo od tego momentu już nie ma różnicy między, od tego momentu nie ma już różnicy między FET-em a bipolarnym. Jeżeli mamy GMA, to GM razy RS. Tu jest różnica, że GM się inaczej liczy. Ale jeśli chodzi o przekształcenie zmian napięcia, to jest tak samo jak w bipolarnym i KU wychodzi, uwaga, uwaga, niech będzie w ten sposób, żeby zaznaczyć, że to coś odwraca fazę,
bo odwraca fazę dokładnie tak samo jak w bipolarnym dla układu WE. To jest na, a propos w ogóle układ, jeszcze tak powiedzmy to głośno i wyraźnie, to jest układ wspólne źródło, czyli WS. No to to wychodzi powalająca wielkość minus, odwraca fazę, 9,3 V na volt. O, no i to jest właściwie no takie wzmocnienie. I dużo więcej się nie da tego uskrobać. Można by było zwiększyć RD, gdyby walczyć o wzmocnienie, można by było zwiększyć RD na powiedzmy tak ze 3 razy być może, żeby nie wyskoczyć z zakresu pentodowego. Tutaj musielibyśmy mieć najniższe napięcie, tu jest 0, tutaj musiałoby być plus 3, no to mamy 17 V, w tej chwili mamy na RD V 8, to mniej więcej 2 razy możemy podnieść RD, czyli gdybyśmy walczyli, to wzmocnienie uzyskalibyśmy tak koło 18-20. KU przy takim całkiem sporym napięciu zasilania jak 20 V. I to jest właściwie koniec tego, co w tym układzie można wykombinować. Oczywiście też dobrze by było poprawić prąd drenu, bo to jest bardzo mała część z IDSS-a, no ale znowu nie tak znowu dużo uzyskamy, jak się na przykład gdybyśmy zastąpili RS-a zwarciem, no to pewnie doszlibyśmy do, nie wiem, może 30 voltów na volt tego wzmocnienia i to jest koniec. No dlatego właśnie jak chcemy wzmacniać, raczej nie korzystamy, jeżeli głównym celem jest wzmacnianie, raczej nie korzystamy z fetów, a to do czego możemy korzystać z fetów, to dlaczego korzystamy z fetów, to prawie zawsze jest tak, że jeżeli robimy nawet wzmacniacz, taki właśnie WS, to prawdopodobnie dlatego, że musieliśmy uzyskać bardzo dużą rezystancję wejściową i to pewnie było uzasadnienie dla użycia feta. Jeżeli rezystancja źródła sygnału jest mała, to użycie feta właśnie w takiej konfiguracji do wzmacniania nie ma technicznej racji bytu. No tak, i to właściwie jest prawie wszystko. Możemy jeszcze stwierdzić, jakie są rezystancje wejściowe i wyjściowe. To mam nadzieję, że widać. Rezystancja wejściowa tutaj jest o tyle fajnie, że nie ma żadnych RB'E. Po prostu to jest 2 mega ohmy, no bo to jest to. A rezystancja wyjściowa to jest RD, czyli tutaj 3 kilo ohmy. No i oczywiście można tutaj się pytać, no a KUS, no gdyby była dana rezystancja źródła sygnału, no to KUS jest dokładnie tak samo, wyobraźmy sobie, że jednak tutaj jest dane EG z RG, czyli mamy tę daną, niech RG będzie, żeby było łatwo liczyć, niech RG będzie 2 mega ohmy. No to chyba widzicie, że KUS jest dwa mega ohmy, czyli będzie jedna, druga KU. Tyle. Ten układ stosujemy, jeszcze raz powtórzę, stosunkowo rzadko, czyli de facto wtedy, kiedy musimy uzyskać bardzo dużą rezystancję wejściową, bo chociaż to jest wspólne źródło, czyli coś takiego jak wspólny emiter, to mimo to, że to jest we wspólnym emiterze, rezystancja wejściowa nie jest powalająca, ale tutaj po prostu ta rezystancja jest zawsze taka sama, czyli czy to jest wspólne źródło, czy to jest wspólny dren, czyli odpowiednik, czyli wtórnik, to rezystancja jest gigantyczna i jeżeli byśmy potrzebowali tutaj, nie wiem, RB nie 2 mega ohmy, tylko 200 mega ohmów, jak możemy zdobyć taki rezystor, to oczywiście 200 megaohmów może być. W związku z tym, jakby czasami się mówi, że KUS jest właściwie równe KU, ale no to jest takie
mocno uproszczono inżynierskie, czyli możemy powiedzieć, że większość sytuacji jest taka, że RB, ten polaryzujący opór, jest, może być przynajmniej wyraźnie większy niż RG. No ale formalnie KUS liczy się zawsze tak samo, czyli z tym dzielnikiem wejściowym. Gdyby tu było 200 megaohmów, a tutaj pozostalibyśmy z RG 2 megaohmy, no to KUS były prawie takie same. To mniej więcej na temat układu wspólne źródło tyle. A teraz się będziemy trochę bawić wtórnikiem jeszcze, bo tak naprawdę po raz kolejny do znudzenia powtarzając, głównym zastosowaniem feta to są wtórniki. Dobra. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że chcemy najprostszy wtórnik z FET-em z możliwością, z dostępnością ujemnego zasilania. I będziemy stopniować trudności projektowe. Niech to będzie tak. Rezystor bramkowy. Oj. Czyli strukturę mamy taką, musimy dobrać wartości. Pierwsze podejście zrobimy dla najprostszego przypadku, czyli mamy zmierzoną sztukę, o której wiemy, no niech będzie, że ma takie same parametry jak ta sztuka, którą użyliśmy w zadaniu na WS-a. Czyli taki tranzystor. No to, żeby zaprojektować teraz ten układ, musimy dobrać parametry. No to w najprostszym przypadku, jeżeli mamy zwłaszcza źródło prądowe, możemy podejść do tego w ten sposób, że to jest IDSS, że źródło od source'a to jest IDSS, czyli 8 mA. Czyli punkt pracy ustawiamy na IDSS, tak jest najprościej. Mamy wtedy, w sumie możemy się pozbyć być może tych kondensatorów, bo jest przenoszenie bez zmiany składowej stałej. Jak tu 0, to tutaj też 0, ale na razie zostawmy te kondensatory. RB dobieramy w zasadzie niemalże jak chcemy. RB maksymalne może być nawet około 2 gigaohmów, jeżeli uda nam się zdobyć taki opornik. Ale może być megaohm, 100 megaohmów, ile chcemy. Granicą jest mniej więcej no właśnie 2 gigaohmy, bo od tej wartości w górę już rezystancja wejściowa FETA będzie no, wtrącała się w wartość rezystancji wejściowej. No i teraz może tak, spróbujmy sformułować naczelne takie najważniejszą, naczelne prawo, najważniejszą zasadę projektowania wtórnika. Bo w układzie z autoplusem jest ta wygoda, że jakbyśmy nie kombinowali, to tam się, jeżeli w ogóle jest RS, nie da się otworzyć złącza. Ten układ jest w zasadzie bezpieczny, chyba że ktoś przywali bardzo duży sygnał na wejście parowoltowy i wtedy otworzy oczywiście złącze i może zniszczyć tranzystor. Tu można zniszczyć, tu można złącze otworzyć i również zniszczyć tranzystor błędnym punktem pracy. Więc pierwsze, co bierzemy pod uwagę, to staramy się pamiętać tę naczelną zasadę. Jeżeli nie mamy w głowie tego wykresu, to go odrysowujemy albo bierzemy z literatury, albo z czegokolwiek. I
pamiętając, jak to wygląda, mówimy tak. My ustawiamy parametry tego tranzystora i również bezpieczeństwo jakby tego tranzystora, operując prądem IS. Nie operujemy UGS-em, tylko operujemy prądem, bo no, tym ustawiamy cokolwiek. UGS będzie jakie będzie, jest wtórne, więc poza sytuacjami szczególnymi musimy się poruszać po obszarze napięć niedodatnich, czyli tu. A to znaczy, że po prostu, jeżeli operujemy prądem, to nie wolno nam dopuścić do tego, żeby IS przekroczył IDSS. Więc jeżeli ja tu zapewniam IS równa się IDSS, to po prostu jestem na UGS-ie równym 0 i to jest jeszcze bezpieczna praca i tak może być. I po prostu zawsze sprawdzam, pierwsze co robię, to sprawdzam, czy da się przekroczyć IS tak, żeby było większe niż IDSS. No jak mam źródło prądowe, nie mam obciążenia, nie mogę przekroczyć. Bardzo dobrze. Już można prawie kończyć, tylko trzeba jeszcze ustalić, jakie musi być UDD, żeby układ był w zakresie pentodowym. No więc to, co już mówiliśmy, o to napięcie, musi być napięcie UGS, musi być większe niż UT co do wartości bezwzględnej. Ponieważ UT jest 3 V, no to UGS musi być większe niż 3 V. I teraz, jeżeli tutaj są miliwoltowe sygnały, takie, to w zasadzie jeżeli weźmiemy UD chociaż trochę większe od 3 V, czyli nie wiem, 4 V, żeby był zapas, to już jest dobrze. 5 mV, przepraszam, tutaj praktycznie nie robi ruchu. Na bramce będzie ruch 5 mV, na drenie będzie powiedzmy voltów 4. Zależność ta jest w tym momencie spełniona i jest ok. Natomiast jeżeli tutaj jest ruch na przykład większy i jest, załóżmy, takiego sygnału się spodziewamy, no to musimy uwzględnić te sytuacje, kiedy prąd się robi, kiedy napięcie, przepraszam, robi się chwilowo to największe, czyli tu dla plus 1 V, żeby spełnić to założenie, trzeba zrobić UDD większe od 4 V, prawda? Bo plus 1, plus 3, no to musi być ponad 4. I to właściwie już jest koniec. Źródło prądowe 8 mA powoduje, że prąd nigdy nie wyskoczy poza IDSS, a to znaczy, że UGS nigdy nie zrobi się dodatnie. To zapewnia nam, że pracujemy w zakresie pentodowym. Jest, można powiedzieć, ok. No a teraz zastanówmy się, co by było, gdybyśmy chcieli przyoszczędzić. Mamy ten układ i w tej chwili jeszcze moglibyśmy chcieć określić tak, rezystancję wejściową, to chyba nie trzeba już tłumaczyć, że de facto stanowi RB. Wzmocnienie, ciekawe, czy widzicie, jakie jest wzmocnienie tego układu. Chwilę się zatrzymam. Wzmocnienie tego układu jest, jeżeli źródło jest idealne i nie ma żadnego obciążenia, to wzmocnienie tego układu jest równo 1, bo w tym miejscu, może nie tym kolorem, weźmy ten zielony, który daje takie blabe halo. W tym miejscu należy sobie wyobrazić, że tranzystor pokazuje RS, czyli to coś, co odpowiada RB primowi bipolarnym, i to jest odwrotność GM max, ponieważ jesteśmy w tym punkcie, w tej kropce czerwonej, w tym miejscu jest coś, co się nazywa, te parametr GM równa się GM max. To jest dla typowych tranzystorów tak około 200
dwustu kilkudziesięciu ohmów. No i to jest rezystancja wyjściowa, ok, ale dalej jest tylko źródło prądowe idealne, więc nie ma się z czym dzielić. RS nie ma żadnego drugiego, nie ma drugiej rezystancji do podziału. Gdyby było RO tutaj, to KU byłoby RO przez RS plus RO. Ale ponieważ założyliśmy, że RO jest nieskończoność, no to KU jest po prostu no jeden. Tak, więc cóż z tym dalej? To jest GMAX. GMAX podałem, jak się liczy. Rezystancja wyjściowa jest. Gdyby było tu RO, potrafilibyśmy policzyć KU. Proszę uważać, bo to RS jest całkiem spore, więc te KU mogą wychodzić przy fetach obciążonych jakąś wyraźną rezystancją. Te KU mogą wychodzić słabe. I nie należy się dziwić, że KU jest na przykład 0,7, 0,08. To bardzo dobre KU przy obciążonym wtórniku fetowym. No dobra, ale to tyle na ten temat, a teraz no, utrudniamy sytuację, bo to jest sytuacja idealna. Zmierzona sztuka i źródło prądowe. A co w takim razie, jeżeli, chcemy przyoszczędzić i chcemy mieć opornik, który tym razem nazwę R1, żeby się nie myliło z RS małe. No, sytuacja jest wyraźnie inna i to na razie zetrę, żeby nie myliło. I teraz trochę to zależy od tego, jakiego sygnału się tutaj spodziewamy. Jeżeli jesteśmy pewni, że tu będzie na przykład plus minus 5 mV, to w zasadzie nie ma problemu, żeby dobrać R1 żeby dalej pracować na IDSS-ie. Czyli jeżeli tutaj jest IDSS, a nie, przepraszam, napięcie zasilania jest minus 8 V. Tak, przypomniałem sobie. Więc jeżeli mamy mały sygnał, to możemy w zasadzie R1 dobrać tak, żeby popłynął IDSS. A jeżeli ma płynąć IDSS, to tutaj jest 0 V, tu jest 0 V. Tu jest 8 V, jeżeli ma płynąć 8 mA, to i wtedy to jest IDSS. Wtedy tyle popłynie i w zasadzie to się prawie pod tym względem nie różni od wersji ze źródłem prądowym, ale warunek, no, mały sygnał. Tak naprawdę powinno to być trochę więcej, żeby mieć pewność, że prąd nigdy nie zacznie włazić na części powyżej IDSS-a, ale no, przy tak małym napięciu to można zostawić to w ten sposób. Ale właściwie powinienem to zapisać o tak, raczej tak. Czyli może być równa, lepiej, tak bezpiecznie by było, żeby było większe. No, ale teraz przyjmijmy, że sytuacja jest trochę trudniejsza i to jest plus minus volt. O, i teraz musimy już kombinować zupełnie inaczej. Bo jeżeli to jest plus minus volt, to znaczy, że tutaj maksymalne napięcie może być plus volt i dlatego plus volta musimy teraz utrzymać, się w zakresie prądów do IDSS i nie więcej. No to znaczy, że gdybyśmy przyjęli, że maksymalny prąd, który może wystąpić tutaj w układzie, się pojawić w tranzystorze, to jest właśnie IDSS, no to dla IDSS-a sytuacja byłaby taka. IDSS to jest UGS równe 0. Czyli jeżeli tu jest volt i zakładam, że płynie IDSS, to na sorsie też jest plus volt. A to znaczy, że w tej chwili na R1 odkłada się 9 V.
teraz już jest 9 V i teraz wyliczam R1 pod IDSS. Teraz wyliczam R1 pod IDSS, to będzie 9 V, bo tu jest minus 8, tu jest plus 1. 9 V przez 8 mA, bo chcę IDSS. I to jest o ileś tam. Dobra, mam kalkulator, to użyję. 1,1 mniej więcej kiloohma. I w tej chwili mogę powiedzieć, dobra, to w takim razie, jeżeli tutaj ma być sygnał taki już woltowy, to muszę wziąć opornik z zapasem, taki, żeby dla maksymalnego napięcia, kiedy tutaj się odkłada maksymalne napięcie na R1, prąd się utrzymał nie większy niż IDSS i to jest taka wartość. No i teraz oczywiście tak, a wzmocnienie, no niestety nie mamy źródła prądowego, więc wzmocnienie nawet bez obciążenia to jest R1 przez RS plus R1. No i ono się w dodatku no, będzie zmieniało, ale to nic. RS będzie już gorsze dla punktu pracy, czyli kiedy tutaj jest 0 i tutaj jest wtedy nie 0, tylko coś na plusie. Już nie jesteśmy dla punktu pracy, uwaga, dla punktu pracy już nie jesteśmy na IDSS-ie, tylko no, gorzej, mamy już UGS-y ujemne, a prąd jest mniejszy niż IDSS, więc RS już zjechał z tej wartości swojej najlepszej, już jest trochę gorzej, więc tu jest RS powiedzmy 250 ohmów. No i proszę zobaczyć, że w tym momencie wzmocnienie bardzo wyraźnie się różni od jedności. To jest nie lepiej niż 200 ohmów, a to jest 1,1 kiloohma. Wzmocnienie jest wyraźnie słabe. Przy jeszcze większych wymaganiach będzie jeszcze gorzej. I no, trudno, trzeba się z tym pogodzić. Rezystancja wyjściowa tym razem to jest no, równoległe połączenie, chyba widać, RS i R1. No i tyle możemy z tego układu mieć. Jeśli chodzi o UDD, to znowu tutaj musi być ponad 3 V. My musimy przekroczyć UT, czyli UDD większy od 4 V, na przykład 5. No i najgorsza rzecz, która przed nami jeszcze jest, niestety to już zrobię w takim trochę niedoczasie, to jest uwzględnienie rozrzutu. I jeżeli mamy tranzystor podany z rozrzutem i chcemy, mówimy tak, nie mogę mierzyć każdej sztuki, bo robię to jest jakieś urządzenie seryjne, będzie miało, nie wiem, 20 tysięcy wykonań i posadzenie człowieka, żeby każdą sztukę zmierzył i w dodatku no, chyba oznaczył też, no, jest wyjątkowo nieprzyjemnym i pracochłonnym, a więc i kosztownym procesem. No więc biorę tranzystor, który ma rozrzut i on na przykład ma tak, IDSS równy od powiedzmy, no tak niech będzie, 6 do 12 mA, a UT jest od minus powiedzmy 2 V do niech będzie 4 V. To tak trochę biorę w tej chwili trochę ze swojego sufitu. Chodzi o zasadę. Taki rozrzut prądów odpowiada mniej więcej grupie B tranzystorów BF245 czy 545B. UT jakieś tam są inne, ale one mniej więcej się będą w tym zakresie gdzieś tak poruszały. No i teraz to jest to najtrudniejsze i to wymaga od nas już wyobraźni, jakiejś intuicji choćby minimalnej, jak się używa FETA. No bo teraz pierwszy błąd, który najczęściej robimy, jest taki, że biorę, no tutaj jest IDSS od 6 do 12, to średni jest tam chyba, ile tam będzie, 9 mA i liczę to pod średni tranzystor z grupy, czyli liczę dla 9 mA tranzystora. I to jest błąd, dlatego że jeżeli spróbujmy zrobić jeszcze grubszy błąd, będzie lepiej widać, na czym on polega. Wezmę tranzystor 12 mA i pod niego policzę.
to wtedy mamy tutaj R1. A może zacznijmy jeszcze od prostszej wersji, czyli utrudniliśmy sobie życie, bo chcemy wziąć tranzystor z rozrzutem, ale o tyle mamy jeszcze wygodniejszą sytuację, że źródło prądowe, a nie opornik. No i teraz, gdybyśmy wzięli źródło prądowe, które ma 12 mA, czyli IDSS najlepszego tranzystora z grupy, to dla 12 mA byłoby OK. To jest, załóżmy, charakterystyka 12 mA tranzystora i ona ma tutaj 12. Ale tu jest poniżej charakterystyka najsłabszego tranzystora z grupy i tu jest 6 mA. I teraz patrzcie, gdzie wypada dla tranzystora tego najsłabszego z grupy, gdzie wypada jego 12 mA. No gdzieś tutaj. O, gdzieś tutaj, prawda? A to znaczy, że wyjechaliśmy bardzo wyraźnie w zakresy UGS-ów dodatnich i najprawdopodobniej w tej sytuacji prąd jest dwa razy większy niż jego IDSS, więc jesteśmy gdzieś tutaj. Może tak to powinienem... O, niestety flamaster gwałtownie padł. Zrobimy to tak. On by był gdzieś tutaj, więc dla niego te 12 mA to jest o to miejsce, czyli jest prawie na pewno otwarty. Tak, może trzeba by było policzyć znowu ten trójmian, żeby tam to sprawdzić dokładnie, ale no widać, że jesteśmy w ogóle w tym zakresie, w którym nie chcieliśmy być. W związku z tym mam nadzieję, że już widzicie, że jeżeli mamy rozrzut w grupie, to nie bierzemy tranzystora ani najlepszego z grupy, ani średniego z grupy, tylko bierzemy najsłabszy i według niego to liczymy. Więc w żadnym wypadku nie bierzemy tutaj maksymalnego prądu, tylko ten minimalny tranzystor z tej grupy i wtedy mamy pewność, że dla 6 mA 6 mA działa z IDSS-em, a 12 mA no niestety działa z połową IDSS-a, więc 12 mA będzie działał gdzieś o tutaj, prawda? To jest 6 mA, więc on będzie miał o ten punkt pracy, czyli jakieś no wyraźnie ujemne UGS-y, ale będzie działał, a to jest najważniejsze. No i jeżeli naprawdę robimy taki układ, no to staramy się zrobić źródło prądowe, które można ewentualnie, jeżeli już w ogóle gdzieś tu widać możliwość pracy człowieka, to raczej taką, czyli doregulowujemy być może to źródło prądowe pod sztukę, wlutowujemy sztukę, ustawiamy najpierw najmniejsze IS, jakie można, a potem sprawdzamy, jakie jest napięcie na wyjściu. Jeżeli nie jest zero, tylko wyżej, no to podwyższamy IS, aż uzyskamy zero. Można w ten sposób zrobić, jeżeli to jest dużo prostsze niż zmierzyć sztukę. No i jeszcze pozostaje UT, już kończymy, ponieważ UT jest w rozrzucie od minus 2 do 4, do minus 4 tutaj powinno być. No to w takim razie tutaj musimy wziąć najgorszy przypadek z kolei, to będą 4-woltowe tranzystory, więc to napięcie UGD, przepraszam, musi być więcej niż 4 V, bo o to bierzemy i jeszcze o to bierzemy do tych rozważań. A jeśli chodzi o wersję z opornikiem, to mam nadzieję, że widzicie, że to będzie tak samo jak poprzednio, tylko po prostu myślimy najgorszą sytuacją. 6 mA, 4 V UT, minus 4 V UT. Przepraszam za trochę przeciągnąłem, tym razem zawsze przeciągam, ale tym razem więcej niż zwykle. Dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Do widzenia.